Pastor Roger Kuhn, wykład 20. Revelation 12, 13 and 14. Objawienie 12, 13 i 14. In my opinion, w mojej opinii, provides the primary scriptural basis. Dostarcza takich podstawowych źródeł biblijnych, praw biblijnych. For our views on what is going to happen at the end of time. Dla naszych poglądów w kwestii końca czasów. Those three connecting chapters. Te trzy łączące się rozdziały. The rest of the book of Revelation. Pozostała część Apokalipsy. Plus the book of Daniel. Plus Księga Daniela. Plus the other portions of the Bible that deal with the end time. Plus inne części Biblii, które dotyczą czasów końca, primarily serve to amplify and clarify, służą do zobrazowania i do wyjaśnienia what we find in these three chapters. Do wyjaśnienia tego, co znajdujemy w tych trzech rozdziałach objawienia. I have tried to diagram them on the blackboard. Spróbowałem ustawić je w diagram na tablicach. And we will take a look at it now, and we will continue to look at it. I spójrzmy teraz na nie. First of all, I have indicated the time frame, historical time frame, with which each chapter is concerned. Przede wszystkim dla każdego rozdziału wyznaczyłem zakres czasu, którego te rozdziały dotyczą. Revelation chapter 10. Objawienie Jana. Objawienie Jana, rozdział 12. Covers the period from 4000 BC. Pokrywa okres od 4000 lat przed naszą erą. To 1798 do 1798 naszej ery. Now Revelation 13 and 14. Objawienie 13 i 14. Are parallel. Są paralelne in terms of time. W kwestii, jeśli chodzi o czas. They both cover the same time frame. Te dwa rozdziały pokrywają ten sam przedział czasu. The 19th and 20th centuries. 19 i 20 wiek. The focus in Revelation 12. Zainteresowanie w rozdziale 12. Is the war between good and evil. Skupia się na walce pomiędzy dobrem i złem. The war between Christ and Satan. Na boju pomiędzy szatanem i Chrystusem. As it has gone back and forth, back and forth. I ta narracja raz cofa się, raz idzie do przodu. During this long period of time. W tym długim okresie czasu. Which is roughly 58 centuries. Co mniej więcej stanowi 58 wieków. So in Revelation 12. A więc w objawieniu Jana, 12 rozdziale, you have both sides of the war. Macie przedstawione dwie strony tej walki. And both sides interacting with each other. I te dwie strony wzajemnie się zwalczające. Now, I said Revelation 13 and 14 were parallel. Natomiast, jak powiedziałem, objawienie 13 i 14 rozdział są równoległe, jeśli chodzi o czas. They cover only the last two centuries. Pokrywają one tylko ostatnie dwa wieki. And Revelation 13, a objawienie 13, I call Satan's chapter. Nazywam rozdziałem szatana. Because it focuses almost entirely on Satan. Ponieważ skupia się uwaga tego rozdziału prawie całkowicie na szatanie. You don't find God working in Revelation 13 very much, if at all. Nie znajdziecie zbyt dużo Boga działającego opisanego w objawieniu 13, jeśli w ogóle znajdziecie go tam. In this time frame, w tym przedziale czasu we have Satan and his special work in Revelation 13. Mamy przedstawionego szatana i jego szczególną pracę. His attack, jego atak, his goals, jego cele, his strategy, jego strategie. Revelation 13 is Satan's chapter. A więc objawienie 13 to taki szatański rozdział. Revelation 14 is parallel in time. Objawienie 14 pokrywa ten sam czas, co objawienie 13. But this chapter focuses on God. Ale ten rozdział, uwaga tego rozdziału, skupia się na Bogu. Revelation 13 is Satan's chapter.
Objawienie 13 to rozdział szatana. Revelation 14 is God's chapter. Objawienie 14 to Boży rozdział. Revelation 13, Satan's attack. W objawieniu 13 szatan atakuje. Revelation 14, God's response by way of a counterattack. W objawieniu 14 Bóg odpowiada poprzez kontratak. Let us now notice the unique features of each chapter. Zwróćmy teraz uwagę na te szczególne cechy każdego rozdziału. The first thing that is unique about the chapter 12. Szczególną rzeczą dla rozdziału 13 to czas. Is that it involves more time. Ponieważ ten rozdział pokrywa więcej czasu than any other chapter in the Bible. Niż każdy inny rozdział w Biblii. Daniel 8 involves 23 centuries. Daniel rozdział 8 pokrywa 2300 lat. But Revelation 12 has more than twice as much time involvement as Daniel 8. Ale objawienie 13 pokrywa dwa razy więcej czasu niż Daniel 8. You have 58 centuries of time in Revelation 12. Macie 58 wieków czasu w objawieniu 13. Right off the top of my head, I can't think of any other chapter in the Bible that covers as much single time. Teraz tak szybko zastanawiając się, nie mogę znaleźć jakiegoś innego rozdziału, który pokrywałby tak długi okres czasu. The second thing that we notice unique about Revelation 12. Inną unikalną rzeczą dla rozdziału 13 jest is that it is placed in the framework of a war. To, że akcja dzieje się jakby w obszarze wojny. Now in a war, w wojnie each side has goals and objectives and strategies and methods. Każda strona ma cele, ma strategie, ma metody. And one of the goals of a country i jednym z celem kraju is to protect itself from the attack of the enemy. Jest zabezpieczenie siebie przed atakiem wroga. The United States and Russia are the two great world powers today. Stany Zjednoczone i Rosja są światowymi supermocarstwami. In the framework of nuclear weapons. I w zakresie broni nuklearnej. And both of those countries have enough nuclear weapons. Te oba kraje mają wystarczającą ilość broni atomowej. Not simply to destroy all life on our planet. Nie tylko wystarczającej do zniszczenia całego życia na Ziemi, but to destroy it many times over. Ale do zniszczenia tego życia wielokrotnie. The United States has a system of radar and other devices. Stany Zjednoczone mają system radarów i innych zabezpieczeń, which are focused on Russia. Które skupiają się na Rosji. So that if Russia sends some rocket attack against the United States, także jeśli Rosja zaatakuje bronią rakietową Stany Zjednoczone, the American military will know it within seconds after the rockets are launched. Stany Zjednoczone będą wiedziały to po kilku sekundach od odpalenia tych rakiet. The Russians have the same thing. Rosjanie mają tę samą rzecz. So if one country attacks the other with weapons, jeśli jeden kraj zaatakuje zbrojnie inny kraj, each country will have about 15 or 20 minutes to get ready before the weapons arrive. Każdy kraj będzie miał około 15 do 20 minut, zanim ta broń ich dosięgnie. That's not very much time. To nie jest zbyt dużo czasu. But it's better than zero. Ale to lepsze niż zero. And the system in the United States is called, ten system w Stanach Zjednoczonych jest nazwany the early warning system. System wczesnego ostrzegania. My son is an electronics technician. Mój syn jest technikiem elektronikiem. He has his bachelor of science degree in that field. Ma ten swój pierwszy stopień naukowy bakałaża w tej dziedzinie. And he is working for a private contractor. I pracuje dla prywatnego jakiegoś kontrahenta. Who is building electronic devices for the US military. Który buduje te elektroniczne zabezpieczenia dla armii amerykańskiej. These things have the highest security clearance. Te rzeczy są zastrzeżone bardzo ścisłą tajemnicą. They are very secret.
Bardzo są tajemnicze. My son cannot tell me very much about his work. Mój syn nie może mi zbyt dużo o swojej pracy powiedzieć. Or he would be breaking the law to do so. No albo by, jeśli by tak zrobił, to by złamał prawo. Now God wants us to have advanced notice of what Satan is doing in this war. Bóg chce, abyśmy my wiedzieli wcześniej, co szatan chce na tej ziemi zrobić. For the same reason that the American government has an early warning system. Z tej samej przyczyny, z której rząd amerykański ma ten system wczesnego ostrzegania. If you know what is coming, you have time to prepare. Jeśli wiesz, co ma nadejść, masz czas, żeby się przygotować. Now, in a war, w wojnie a country has probably two major goals. Prawdopodobnie kraj ma, państwo ma dwa najważniejsze cele. One is to reduce the effectiveness of the enemy. Jeden cel to zredukować siłę wrogiego państwa. Either by killing the enemy. Poprzez albo zabicie wrogów. Or getting them to defect and go over to the other side. Albo zachęcić ich do przejścia na drugą stronę. This will then render the country ineffective to defend itself. I to sprawi, że wrogi kraj straci możliwość ataku. Drugi cel is to destroy the enemy's communication system. To zniszczenie systemu komunikacyjnego wroga. Because if you can destroy the communications network, ponieważ jeśli zniszczycie sieć komunikacyjną, the enemy cannot respond. Wróg nie odpowie. In the war which concerns Revelation 12, 13 and 14. W wojnie, o której jest mowa w objawieniu tych rozdziałach. God's early warning system. Boży wczesny system ostrzegania. Is the prophets. To prorocy. The prophets tell us what is coming in the future. Prorocy mówią, co ma nadejść w przyszłości. This enables us to prepare to meet it. To uzdalnia nas do przygotowania się na spotkanie tych trudnych czasów. And Satan's goal natomiast celem szatana has been to destroy the prophets in general. Celem szatana było generalnie zniszczenie proroków. And especially to destroy the prophets which deal with the last days. A szczególnie tych proroków, którzy mówili na temat czasów końca. A takich proroków mamy trzech. Two of them in the Bible. Dwóch w Biblii. One in our own time. Jeden w naszych obecnych czasach. The two in the Bible, one in the Old Testament, one in the New Testament. Tych dwóch z Biblii to jeden ze Starego, jeden z Nowego Testamentu. In the Old Testament. W Starym Testamencie. When Satan found out what Daniel was seeing in his visions. Gdy szatan odkrył, co Daniel widział w swojej wizji. And let me say that the only way the devil knows what is coming. A chciałbym wam powiedzieć, że jedynym sposobem, w jaki szatan może się dowiedzieć, co ma nadejść, is to study the same prophets that you and I study. To studiowanie tych samych proroków, których ty i ja studiujemy. Satan does not have the gift of prophecy. Szatan nie ma daru proroctwa. And when there is a real prophet around, i jeśli jest jakiś prorok żyjący, he stays very close. To on stoi przy nim bardzo blisko. The devil was probably looking over Daniel's shoulder when he wrote the book of Daniel. Szatan prawdopodobnie patrzył poprzez ramię Daniela, gdy ten pisał swoją księgę. The devil was looking over John's shoulder when John wrote the Apocalypse. Szatan patrzył przez ramię Jana, gdy ten pisał Apokalipsę. Satan was concerned when Ellen White was to write her book Great Controversy. Szatan był bardzo zainteresowany, gdy Ellen White pisała książkę Wielki Bój. For these three books especially expose Satan's program for the last days. Ponieważ te trzy księgi szczególnie objawiają program szatana w ostatnich dniach. Now we are told in Revelation 12. Dowiadujemy się z 12 rozdziału objawienia, that Satan is making war. Że szatan walczy. Very few Christians are making war against him. A bardzo mało chrześcijan walczy przeciwko szatanowi. Many Christians are simply playing parlor games with the devil. Wielu chrześcijan bierze stronę szatana w tej walce. The devil is making war. Szatan naprawdę walczy.
And war is a terrible thing. A walka, wojna to jest straszna rzecz. Just a few weeks ago you celebrated here in Poland the 50th anniversary of the Second War. Kilka tygodni temu czciliście 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej. War is a terrible thing. Wojna to straszna rzecz. And when the devil found out, i gdy szatan odkrył, that Daniel was going to expose him, że Daniel miał napisać, co szatan ma czynić, he tried to kill Daniel, próbował go zabić, to keep the book from being written, aby powstrzymać go od napisania księgi. And he arranged for Daniel to be thrown into a den of hungry lions. I sprawił, że Daniel został wrzucony do jaskini z głodnymi lwami. But a remarkable thing happened. Ale stała się rzecz dziwna. Those lions became vegetarians for 24 hours. Te lwy stały się wegetarianami na 24 godziny. Very remarkable. Jest to bardzo znaczące. Hasn't happened before and hasn't happened since. Nie zdarzało się to wcześniej i od tego momentu się nie zdarza. And the Lord preserved Daniel so he could write his book. A więc Bóg zachował życie Daniela, także on mógł napisać tę księgę. In my week of prayer message this morning, dzisiaj rano na spotkaniu z okazji tygodnia modlitwy, I told you how the devil tried to kill John to keep him from writing the book of Revelation. Powiedziałem wam, jak diabeł starał się zabić Jana, aby ten nie napisał księgi objawienia. John was put into a cauldron of boiling oil. Jan został wrzucony do potężnego naczynia z gorącym olejem. And in both cases, Daniel and John, i w obu przypadkach, Daniel i Jan, if the Lord hadn't worked a great miracle, gdyby Bóg nie sprawił wielkiego cudu, those men would have been killed, ci mężowie byliby zabici. Their books would not have been written. I ich książki nie zostałyby napisane. The third great threat to Satan, trzecim dużym zagrożeniem dla szatana by way of exposing his program for the last days, w kwestii pokazania ludziom, jaki szatan ma plan, was represented by Ellen White. To właśnie pisma Ellen White. 4 years after her first vision, 4 lata po jej pierwszej wizji, in the year 1848, w 1848, Ellen White for the first time saw in vision, Ellen White po raz pierwszy widziała, events in the great controversy war between Christ and Satan. Widziała wydarzenia z tej serii wielkiego boju pomiędzy szatanem, Chrystusem i szatanem. It was presented to her in a brief overview. Widziała to w takim krótkim streszczeniu. A sort of summary. Jakimś właśnie takim podsumowaniu. 10 years later. 10 lat później, 1858, Bóg dał Ellen White inną wizję na ten sam temat, and this time, two things were different. Ale tym razem dwie rzeczy były inne. Number one, po pierwsze, this time she was given much more detailed information. Tym razem dano jej więcej szczegółowych informacji. The first time it was more or less an overview. Za pierwszym razem to tylko był taki przegląd. Secondly, po drugie, in 1858, w 1858 she was told to write out what she saw. Nakazano jej, by napisała to, co widziała. She was not told to write it out in 1848. Nie powiedziano jej, żeby to pisała w 1848. She had the vision on a Sunday afternoon at a funeral conducted by her husband. Miała to widzenie po południu w czasie pogrzebu prowadzonego przez jej męża. And it interrupted the funeral. I to widzenie przerwało pogrzeb. Interrupted the funeral for 2 hours. Przerwało pogrzeb na 2 godziny. Someday I want to ask Jesus, pewnego dnia chcę zapytać Jezusa, why he didn't wait till the funeral was over. Dlaczego nie czekał, aż się pogrzeb skończy. But he didn't. Ale Jezus nie czekał. It was a 2-hour vision. Była to 2-godzinna wizja. Now in her visions, w jej wizjach, they were often very comprehensive. Te wizje były często bardzo takie całościowe. The shortest vision that we know that she ever had was about 30 seconds.
Najkrótsza wizja, o której wiemy, że miała, trwała około 30 sekund. And it took her 2 weeks to write out everything she saw in 30 seconds. I zajęło jej to 2 tygodnie, aby napisać wszystko to, co widziała w przeciągu tych 30 sekund. That vision came while she was praying in family devotions one morning. Ta wizja przyszła, gdy modliła się w czasie rodzinnego nabożeństwa. Just a half minute long. Po prostu pół minuty tylko. But it took her 2 weeks to write it out. Ale 2 tygodnie jej zajęło spisanie wszystkiego. This time, tym razem 2 hours long, wizja trwała 2 godziny. And it took her, let's see, March, April, May, June. It took her 3 months. I zajęło jej 3 miesiące, żeby to spisać. Write out what she saw. Tak. Okay, the vision was Sunday afternoon. Ta wizja była w niedzielę po południu. On Monday, poniedziałek, she and her husband were taken to the railway station. Zawieziono ją i jej męża na stację kolejową, which was about 50 kilometers away. Około 50 kilometrów od tego miejsca. It took all day to get there. I cały dzień im zajęło, żeby się tam dostać. And they stayed overnight in the home of an Adventist who had provided their transportation. I zatrzymali się całą noc w pewnym domu adwentystycznym. On Tuesday they traveled 300 kilometers on the train. We wtorek podróżowali 300 kilometrów pociągiem. And that didn't even get them home. I jeszcze nie dotarli do domu. It got them within 60 kilometers of Battle Creek. Stamtąd mieli jeszcze 60 kilometrów do Battle Creek. But it was on Tuesday. Ale to było we wtorek. On the train. W pociągu. That they first had opportunity to talk about this book that she was going to have to write. Że dopiero wtedy mieli okazję porozmawiać o książce, którą chciała napisać. There was a non-paying passenger on that train. Był tam pewien pasażer, który nie zapłacił za swój bilet. Now the reason the conductor did not take his ticket was because the conductor didn't see him. Konduktor nie zażądał od tego trzeciego pasażera biletu, ponieważ go nie widział. Because most of the time Satan is invisible to human eyesight. Ponieważ przez większość czasu szatan jest niewidzialny dla ludzkiego wzroku. But when there is a live prophet around, ale gdy gdzieś w pobliżu znajduje się żyjący prorok, they get Satan's personal attention. To zainteresowanie szatana w tym przypadku jest bardzo duże. In fact, in great controversy, w istocie w wielkim boju, Mrs. White says, Ellen White mówi, that when a pastor or a preacher is preparing his sermon, gdy pastor, kaznodzieja przygotowuje swoje kazanie, one of Satan's angels will be there. Jeden z aniołów szatana będzie tam. To look over his shoulder as he is writing on paper. Po to, żeby przez ramię patrzeć, co on w swoich notatkach pisze. They want to know what is the subject for Sabbath. Oni chcą wiedzieć, jaki jest temat kazania sobotniego. Then when they know what he is going to say, będzie wiedział, co on ma zamiar powiedzieć. Then they know which of the members they don't want to hear that. I wiedzą, którzy z członków nie powinni tego usłyszeć. And one member who needs to hear it, i jeden z członków, który powinien słyszeć to kazanie, may say, I have a headache, I'm not going to church today. Może powiedzieć, że o, mam, boli mnie głowa, nie pójdę do kościoła. Another may say, I'm going to travel and visit a different church today. Jeden może powiedzieć, że ja chcę pojechać do innego kościoła i tam iść na nabożeństwo. Not realizing that Satan is influencing them. Nie zdając sobie sprawy, że szatan ma na nich wpływ. Satan was sitting right next to James and Ellen White on that train all day on that Tuesday. Szatan siedział tuż obok Ellen i Jakuba White'ów w pociągu we wtorek. And when she told her husband the full details of what she had been shown, i gdy opowiedziała swojemu mężowi to, co jej pokazano w wizji, and told him that God had told her to put all of this in a book, i powiedziała mu, że Bóg nakazał jej spisanie tego w jednej książce, Satan moved in. Szatan wkroczył do akcji. That very night, tej nocy, Satan tried to kill Ellen White. Szatan stara się zabić Ellen White. They got as far as the town of Jackson, Michigan. Oni dotarli do miasta Jackson w stanie Michigan, which is about 60 kilometers from Battle Creek. Około 60 kilometrów od ich domu w Battle Creek. But the train stopped for the night in Jackson. Ale pociąg zatrzymał się na noc w Jackson. We had a church member there who came to the train, to the station. Byli tam członkowie kościoła, którzy przyszli na stację.
And he said to them, come stay overnight in my house and then you can go on your way tomorrow. Jeden z tych członków poprosił, żeby przyszli do nich do domu, przenocowali, pojechali jutro rano. And so the Whites did. I tak White'owie uczynili. That evening, tego wieczoru, James White was sitting in one room with the host of his house. Jakub White siedział w jednym pokoju z gospodarzami, z gospodarzem. He was a layman, he was a blacksmith by occupation. Jego zawodem, on był kowalem. And his wife was sitting in another room with Ellen White talking. A w innym pokoju siedziała jego żona z Ellen White i rozmawiały. Suddenly the two men heard a scream from the other room. Nagle tych dwóch mężczyzn usłyszało krzyk z sąsiedniego pokoju. They rushed in. Oni wpadli tam. On the floor, na podłodze was Mrs. White. Leżała Ellen White. She was only 30 years old. Miała tylko 30 lat. She had been paralyzed by a stroke. Została sparaliżowana jakimś wylewem, zawałem. And she later wrote, I thought my end had come. I ona później napisała, że myślała, że przyszedł jej koniec. I thought my work was finished. Myślałam, że moja praca się skończyła. I thought I had seen the faces of my children for the last time. Myślałam, że widziałam moje dzieci ostatni raz. Well, when the men came in and they saw what happened, gdy mężczyźni wpadli i zobaczyli, co się dzieje, Mr. and Mrs. Palmer and James White started praying. Państwo Palmerowie i Jakub White zaczęli się modlić. If God had not worked a miracle for Ellen White, gdyby Bóg nie uczynił cudu w tym momencie dla Ellen White, just as he worked a miracle for Daniel and John, tak jak cudownie działał w stosunku do Daniela i Jana, to save them from certain death, aby zbawić ich od pewnej śmierci, Ellen White would have died on the floor of the Palmer home. Ellen White umarłaby na podłodze domów Palmerów. God worked a miracle. Bóg uczynił cud. She was not totally healed. Ona nie została zupełnie uleczona. She was partially healed. Tylko częściowo. In fact, she describes the physical sensation of the healing. A nawet opisuje różne dziwne sensacje związane z tym uzdrowieniem. She passed a very difficult night. Ona miała bardzo trudną noc. Her husband practically had to carry her into the railroad coach the next morning. Praktycznie następnego dnia mąż musiał ją nieść do stacji kolejowej. For the last 60 kilometers home. Na te ostatnie 60 kilometrów do domu. And he had to practically carry her into their home when they got home. I musiał ją także zanieść do samego domu. The right side of her body was paralyzed. Prawa strona jej ciała była sparaliżowana. It was with her right hand that she wrote her books. To prawa ręka pisała książki. The devil knew that. Szatan wiedział to. And he knew which side of her body to paralyze. I wiedział, którą stronę jej ciała sparaliżować. Her recovery was very slow. Jej leczenie, jej wychodzenie z tej choroby było bardzo powolne. A day or two after she got home, dzień lub dwa po tym, jak przybyli do domu, she took a pen, wzięła długopis and she said, i powiedziała, God told me to write this. Bóg nakazał mi to napisać. And her hand was trembling. Ale jej ręka trzęsła się. And she took some paper, wzięła papier and she wrote a word. I napisała słowo. And that was about it. I więcej już nie mogła. The next day, następnego dnia she was able to write a sentence. Napisała już zdanie. And that was it for that day. I to już nie mogła więcej. The next day, a couple of sentences. Następnego dnia kilka zdań. The next day, a paragraph. Następnego dnia akapit. Later she could do a page in a day. Później mogła już napisać jedną stronę dziennie. Then several pages. Potem kilka stron. And finally, after 3 months, i w końcu po 3 miesiącach the 221 pages of the manuscript were finished. 221 stron manuskryptu zostało ukończonych. It was sent to the publishing house in Battle Creek to be set in type and printed. Wysłano to do wydawnictwa w Battle Creek, aby to wydać. And then in June, i później w czerwcu, 3 months after the stroke, 3 miesiące po tym ataku, she was called one day to pray for a lady who was believed to be dying. Poproszono ją, aby modliła się za kobietą, która, jak uważano, umierała. The lady's name was Mrs. Haynes. Nazywała się ta kobieta pani Haynes. Ellen went.
Ellen White poszła. She prayed. Modliła się. While she was praying, she was taken off in vision again. I gdy modliła się, znowu miała wizję. This time the angel said to her, tym razem szatan powiedział jej, do you remember your stroke 3 months ago? Czy pamiętasz ten atak 3 miesiące temu? Well, of course, that's a silly question. Oczywiście było to niedorzeczne pytanie. If you had a stroke, you would remember it. Jeśli macie jakiś wylew, atak, to pamiętacie. She vividly remembered hers. Ona wyraźnie to pamiętała. Yes, I remember. Tak, pamiętam. Well, let me tell you something. Chciałbym ci coś powiedzieć. That stroke did not come from natural causes. Ten atak nie pochodził, nie był spowodowany naturalnymi przyczynami. Satan put his finger on you. Szatan położył swój palec na tobie. With the intention of killing you. Chcąc cię zabić. To prevent you. Aby powstrzymać cię. From writing the book Great Controversy. Od napisania książki Wielki Bój. The devil hates that book with a perfect passion. Szatan nienawidzi tej książki, tę książkę bardzo. He tried to kill the author before she could even write it. Próbował zabić autora, zanim on napisał, ona napisała tę książkę. Now that it is in print and available, a teraz jest to już wydrukowane, dostępne. He tries to prevent people from reading it. Próbuje ludzi powstrzymać od czytania tej książki. That book exposes Satan. Ta książka unaocznia, jak szatan działa. In even greater detail than the Bible, nawet w większym stopniu niż Biblia, as far as the last days is concerned. Jeśli chodzi o ostatnie dni. All right, the second thing of interest in the chapter is the motif of war. Drugą rzeczą, którym się ten rozdział zajmuje, to wojna. The third thing that is interesting and you should notice, trzecia rzecz interesująca, którą powinniście zauważyć, is that John uses a rhetorical stylistic device. To jest to, że Jan używa pewnych retorycznych, stylistycznych wyrażeń. Which we call flashbacks. Let me explain. To nazywa się to flashback i wyjaśnię o to. When a writer, gdy pisarz, the writer of a narrative starts at point A and goes to point B in telling his story. Jeśli autor w swej narracji zaczyna opisywać pewien punkt A w tej historii. Now, he starts out at point A. A więc zaczyna w punkcie A. Heads in the direction of point B. Skierowany w stronę punktu B. And he goes just so far. I idzie tylko pewien moment. And he stops. I zatrzymuje się. Then he flashes back to something earlier. I później jakby retrospektywnie wraca do czegoś wcześniejszego. It's sort of a parenthetical thing. To jest pewna taka parentetyczna rzecz. All right, then he comes back and picks up the storyline. I później wraca i podejmuje tę historię. And again heads for his destination, which is point B. I znowu patrzy przed siebie na przeznaczenie, którym jest punkt B. Again he goes a little ways. Znowu idzie jakiś mały fragment. And then flashes back to something earlier. I później znowu cofa się i opisuje coś innego, wcześniejszego. Again he picks up the storyline. Znowu idzie pewien czas. Goes a little way. Opisuje pewne wydarzenia następne. Flashes back. I znowu wraca i opisuje wcześniejsze wydarzenia. Then he picks up the storyline again. I znowu podejmuje narrację. And he gets to his destination. I aż dochodzi do punktu przeznaczenia. John does this especially in Revelation 12 and 20. Jan czyni tak szczególnie w objawieniu 12 i 20. And if you are not aware of that, jeśli nie zdajecie sobie z tego sprawy, if you make the mistake of believing, jeśli zrobicie błąd w myśleniu, that the events are like they would be in a history book, że te wydarzenia opisane są tak, jak w historycznej, normalnej książce, where they are in strict chronological sequence, gdzie one są w ścisłej, chronologicznym, w ścisłym chronologicznym następstwie. If you think that's what John does in the book of Revelation, jeśli myślicie, że Bóg tak właśnie pisze w Apokalipsie, and you treat it that way, i traktujecie to w ten sposób, you will never arrive at truth. Nigdy nie dojdziecie do prawdy. You need to understand flashback. Musicie zrozumieć ten styl, rodzaj pisania. In the last verse of the chapter, w ostatnim wierszu rozdziału, in a particular time frame, w pewnym szczególnym zakresie czasu, the period that began in 1798 AD, w okresie, który się zaczyna w 1798 naszej ery, God told John,
Bóg powiedział Janowi, there's going to be a people at the end of time that we call a remnant. Że w końcu czasów będzie lud, który nazywamy ostatkami. They are not better than other people. Oni nie są lepsi od innych ludzi. But we are giving them a special task. Ale temu ludowi dajemy specjalne zadanie. A special message to give. Specjalne poselstwo do przekazania. And he identified this remnant. I on określa tych ludzi, identyfikuje ich. In what I call the picture principle. W sposób, który ja nazywam zasadą dzbanka. I have a picture here. To jest taki dzbanek. And I want to thank now the man who brought it. Chciałbym teraz podziękować temu, kto to przyniósł. This is a picture. To jest dzbanek. You've seen it. Widzieliście go. I mentioned, I think, 2 weeks ago, o ile pamiętam, wspomniałem 2 tygodnie temu, that Jesus has a picture principle. Że Jezus ma taką regułę dzbanka. In 31 AD, w 31 roku naszej ery, in the last week of his life before Calvary, w ostatnim tygodniu swego życia przed Kalwarią, they were going to celebrate Passover on Thursday night. Miano obchodzić Paschę w czwartek wieczorem. And Jesus turned the Passover into a Christian observance called the Lord's Supper. Jezus zamienił wieczerzę paschalną w chrześcijański obrządek wieczerzy pańskiej. This did not come from Jerusalem. Uczniowie nie pochodzili z Jerozolimy. They had no houses there. Nie mieli tam domów. Here are 13 men. I mamy takich 13 mężczyzn. They want to celebrate the Passover. A chcą obchodzić Paschę. They're going to need a big room. Potrzebują wielkiego pokoju. Where are we going to get the room? I gdzie możemy dostać ten pokój? And so they came to Jesus. A więc przybyli do Jezusa. Lord, we have to make preparation. Panie, musimy przygotować się. Where do you want us to go? Gdzie chcesz, abyśmy poszli? And the Lord used what I call the pitcher principle. I Pan użył to, co ja nazywam zasadą dzbanka. And he said to them, powiedział do nich, go into the town. Idźcie do miasta. And look for a certain man. I szukajcie pewnego mężczyzny. He could have told them the name of the man. On mógł im powiedzieć imię tego mężczyzny. Or even better, he could have told them the address of the house. A nawet lepiej mógł im powiedzieć adres jego domu. He could have. Mógł. He didn't. Ale nie uczynił tego. He said, go into the town and look for a certain man. Powiedział, idźcie do miasta i szukajcie pewnego człowieka. Now you will recognize him by a very unusual thing. Jezus powiedział, że rozpoznacie go przez pewną niezwykłą rzecz. Nie powiedział, szukajcie mężczyzny z dwoma oczami, z jednym nosem, z dwoma uszami. That wouldn't be very helpful unless you were in a leper colony. To nie byłoby pomocne, chyba że jesteście w jakiejś kolonii trędowatych. Because lepers don't have noses and ears and... Ponieważ trędowaci nie mają uszu, nosów i tak dalej. He didn't tell them the name of the man. Nie powiedział im imienia mężczyzny. But he told them something very unusual about the man. Ale powiedział im coś niezwykłego o tym człowieku. And he said to them, powiedział im, when you see a man carrying a pitcher of water, gdy zobaczycie mężczyznę niosącego dzban wody, you follow him. Idźcie za nim. And you follow him to his house. I aż dojdziecie do jego domu. And when you get there, i gdy się tam dostaniecie, you go to the man who owns the house. Idźcie do człowieka, który jest właścicielem domu. And you say to him, i powiecie mu, the master needs your upper room. Mistrz potrzebuje twojej górnej komnaty. He will show you where it is. On wam pokaże, gdzie ona jest. You make the preparation. I tam zrobicie przygotowania. 60 years later, 60 lat później, Jesus used the pitcher principle again. Jezus znowu uczył tej zasady dzbana. He is back on this earth. He's on the island of Patmos. Jezus znowu przyszedł na wyspę Patmos do Jana. And he's saying, i powiedział, look for a people. Powiedział Janowi, szukaj ludzi. Now remember, the two disciples who looked for a man with a pitcher. Pamiętajcie, że tych dwóch uczniów, którzy szukali mężczyzny z dzbanem, were Peter and John. To był Piotr i Jan. So now he's telling John the same thing he told him 60 years ago. I teraz Jezus mówi Janowi podobną rzecz, którą mówił mu 60 lat wcześniej. By the way, let me talk about the pitcher for a minute. Przy okazji chciałbym wam coś powiedzieć o dzbanku. Until I went to Africa, I didn't really understand this. Dopiero gdy
Znalazłem się w Afryce, zrozumiałem te kwestie. The culture of Africa is Eastern culture, it isn't Western culture. Kultura Afryki to kultura wschodu, a nie zachodu. And in Africa, the tasks in a family are very much stereotyped. Some are for men, some are for women. W Afryce zadania w rodzinie są podzielone wyraźnie. To ma czynić mężczyzna, to kobieta. In Africa, men do not carry water. W Afryce mężczyźni nie noszą wody. So it would be very unusual to see a man carrying water in Jerusalem. I byłoby bardzo dziwną rzeczą zobaczenie mężczyzny niosącego wodę w Jerozolimie. Furthermore, co więcej, the men who carried water as an occupation or a profession, mężczyźni, którzy nosili wodę jako ich zawód, zajęcie stałe, didn't carry it in a pitcher. Nie nosili tej wody w dzbanach. They carried it in a water skin. Oni nosili to w skórach, w takich bukłakach. The skin of a dead animal. Zrobionych ze skór zdechłych zwierząt. You probably wouldn't see five men in all of Jerusalem carrying a pitcher of water. Nie, prawdopodobnie nie zobaczylibyście nawet pięciu mężczyzn noszących wodę z bani. It was a characteristic that would immediately identify the man. A więc była to cecha, charakterystyka, która na pewno bezpośrednio pomogła w znalezieniu tego człowieka. Now, 60 years later, i teraz 60 lat później Jesus is using the same principle, Jezus używa tej samej zasady with the same disciple. Mówi tę zasadę do tego samego ucznia. This time he doesn't say, look for a man. Tym razem nie mówi, szukaj mężczyzny. This time he says, look for a people. Tym razem mówi, szukaj ludu. And now they will have two characteristics. I teraz podał mu dwie cechy. They will keep the seventh day Sabbath. Po pierwsze, będą zachowywać dzień siódmy jako sabat. They will have the gift of prophecy. Będą mieli dar proroctwa. Neither of those characteristics alone would be adequate. Nie wystarczy tylko jedna z tych cech. There are a half a dozen different denominations besides ours who keep the Sabbath. Jest kilkanaście denominacji kościołów, którzy zachowują soboty, oprócz naszego kościoła. There are a number of denominations besides ours who have a prophet. Jest kilkanaście denominacji, które mają proroków, oprócz naszych. Ale jest tylko jeden Kościół, który łączy te dwie rzeczy. Także możecie bezbłędnie zidentyfikować ten lud. Jezus spojrzał w ten korytarz historii i 1700 years ahead he saw our people. 17 stuleci wcześniej widział ten lud. Now he could have told John, on mógł powiedzieć Janowi, their name will be Seventh Day Adventist. Że będą się nazywać Adwentyści Dnia Siódmego. He could have told John and Peter the name of the man carrying the pitcher. On tak samo mógł powiedzieć Janowi i Piotrowi imię mężczyzny, który będzie niósł dzban. But he didn't. Ale nie zrobił tego. He gave an unmistakable identifying characteristic. On dał bezbłędne cechy charakterystyczne. So after almost 5800 years of war, i więc gdzieś około 58 wieków walki po tym okresie pomiędzy Chrystusem i szatanem, z wojną raz przechylającą się na tę albo na tę stronę przez 58 wieków, John comes to Revelation chapter 13. Jan przechodzi do rozdziału 13, objawienia. Now, chapter 13 and chapter 14 are parallel. Pamiętamy, że rozdział 13 i 14 objawienia są paralelne in terms of time. W kwestii czasu, jaki pokrywają. Chapter 13 is the devil's chapter. Rozdział 13 to rozdział szatana. Chapter 14 covers the same time. Rozdział 14 pokrywa ten sam czas, roughly 200 years. Mniej więcej 200 lat. But chapter 14 is God's response. Ale rozdział 14 to Boża odpowiedź.